Jako iż jestem osobą słowną, to dotrzymałem słowa, którego dałem wam w poście na karcie społeczności, do której swoją drogą oczywiście zapraszam. No i co, sprzedałem rękawiczki, jak i kosę. No i dzisiaj otwieram 1000 kapsuł z autografami z Majora w Berlinie, więc zapraszam do oglądania. No i co, tak jak już wam wspomniałem na początku filmu, dzisiaj otwieramy 1000 kapsuł z autografami z Majora w Berlinie. Będę otwierał tylko te kapsuły z legendami i pretendentami właśnie. No bo przegrałem zakład, no. Widzieliście polubienia, no i teraz muszę właśnie z pieniędzy właśnie ze sprzedanej kosy i rękawic otworzyć 1000 pojemników. Jest to... będzie to największy odcinek z otwierania pojemników, jeżeli chodzi o Berlina i chyba ogólnie całego CS-a. Znaczy, no nie wiem, bo ostatnio widziałem film, co gości otwierał 1000 skrzynek, to ja otworzę 1001, okej? Okay? Nowy rekord YouTube'a, kto pobije, kto da więcej. Nie mam pojęcia. No i co? Widzimy się zaraz, jak tutaj zakupię właśnie 1000 kapsuł z autografami. One eternity later. Dobra, więc jak możecie tutaj zobaczyć, nie mam wszystkich kapsuł na jednym koncie, gdyż było jakieś ograniczenie co do przedmiotów ekwipunku, o którym nawet, szczerze powiem, nie wiedziałem. I mamy tutaj na głównym koncie 543 kapsuły, tutaj dodały się jakieś przedmioty, nie wiem czemu, nie wiem skąd to są. I na drugim koncie mamy 459, co w sumie nam daje 1002 kapsuły ze Starladdera Majora, oczywiście w Berlinie. Więc mam nadzieję, że jakiś złoty kenest poleci, bo jednak 50-50 mamy praktycznie. Legendy koło 500, właśnie pretendenci też 500 koło, więc myślę, że to może się udać. Dobra, także ja już tutaj oczywiście zakładam słuchaweczki, łyczek jeszcze wody na odwagę. Łyczek wody na odwagę. No i co, lecimy. 500 ponad skrzynek na tym koncie. A, bo to były jakieś te, co wystawiłem chyba na rynek. I kolejne 500 na moim drugim koncie. Patrzcie, 500 pojemników z naklejkami. Nie wiem, ile mi zejdzie ten film, nie wiem, naprawdę. Ale no, lecimy, zaczynamy pierwszą skrzynkę. Ja oczywiście liczę na jakieś złote naklejki. Będę sobie w pewnym momencie też skipował to. A no właśnie, dobra, zaczynamy to skipować, te niektóre. Dobra, mamy folię Stewie 2K, dobra. Na razie będziemy sobie tak otwierać, bo myślę, że póki co i tak na razie nic dobrego nie poleci, a zawsze tego szybciej pójdzie, bo jednak 1000 kapsuł, no to jest coś. Naprawdę bardzo duża ilość fioletowa jakaś poleciała w międzyczasie. No ale my polujemy jednak na te czerwone, nie? Bo jednak ostatnio... Ogólnie kosa mi się sprzedała za 1000 zł. 1000 zł miałem z tego, za 1200 bodajże wystawiłem. A rękawiczki się sprzedały za 800, co i tak jest abstrakcją, bo... No, wystawiłem o wiele taniej na rynku, tak z 200 taniej, jeszcze potem prowizja Steama, więc no, dużo straciłem, że tak powiem. Robiłem przed tym, dzień przed, jak nagrywam ten opening, postanowiłem, że mam te 800, to mówię, a dobra, otworzę sobie parę skrzyneczek, dopóki złota nie poleci. Mówię, no pewnie będzie max 100. No i otwieram tak 100, nie ma, potem 200, nie ma. I chyba dopiero gdzieś w 400 skrzynce, w sensie w tej ostatniej turze takiej, nie? Bo kupowałem po 40 i właśnie w tych ostatnich 40 to było, zaczynało się wtedy 400 coś, bodajże. Tak mniej więcej to ten szacuje. I dopiero wtedy na koniec poleciały dwie złote naklejki. Więc... No hit to jest po prostu. A te naklejki to był Stewie i... Złoty Stewie i Alexi B. Ale my tutaj jednak polujemy na te złote. A na razie jedyne co, to widzę jakieś fioletowe, które za dużo warte nie są. Jakby jakaś legenda poleciała, to bym się naprawdę ucieszył. Bo jednak w tych legendach naklejki naprawdę są warte, no, więcej niż te z pretendentów i tak dalej. Aczkolwiek pretendentów kupiłem tylko po to, żeby trafić Kennego S'a. Właśnie ten ziomek, co robił opening, właśnie 1000 naklejek, trafił tego Kennego S'a i on kosztuje z 800 jakoś, tak mi się wydaje teraz. 800 albo 600, coś takiego. Boże, jakbym miał normalnie otwierać, to przecież by mnie krew zalała bez kitu. Ej, złota była! Nie, złota przeleciała. Czy złota była? Aj, przeleciała, dobra, nieważne. O co pląsu bym dostał, jakbym miał tak otwierać z animacją jeszcze, nie? Więc dużo szybciej to działa. W ogóle chciałem zrobić tak, jak kiedyś było dostępne przed panoramą,
O, złota przeleciała. Że po prostu wpisaliście komendę timeshost, coś takiego. I po prostu stawialiście wartość i mieliście przyspieszony opening, nie? No niestety w tej panoramie to nie działa, bo to jest tylko przyspieszone niektóre animacje i dźwięk, a właśnie animacje otwierania skrzynek nie, animacje otwierania skrzynek nie są przyspieszone, więc no słabo naprawdę. Ale no mówię, jakbym miał tak normalnie otwierać, to by ten opening zajął 2-3 godziny i byłoby naprawdę bardzo, bardzo słabo. Nie wiem, ile skrzynek otworzyliśmy już teraz, ale coś czuję, że te 500 minie jednak trochę szybko, chociaż w sumie jak tak patrzę. Ale nie ma złotej dalej, halo, co się dzieje? Chcę tak 4 co najmniej trafić złote. Bo to jest jednak 1000 skrzynek. Ja naprawdę... Szczerze, naprawdę myślałem, że nie wbijecie tylu polubień. No ale, że wbiliście... No to cóż, ja jestem słowny i... dorobię takie opening. A właśnie, zostawiacie jeszcze tradelinki, bo nie powiedziałem chyba. Albo dograłem we wstawce. Nie wiem, ale zostawiacie tradelinki, bo jakieś naklejki na pewno porozdaję. Będziemy robili grube rozdawanie skinów na live'ach, więc zostawcie suba z dzwonem. Bo, no szczerze powiem, nie chcę mi się, nie będzie mi się chciało wystawiać 1000 ponad naklejek na właśnie Market Steam, więc możecie zostawiać trade linki, wbijacie na streamy z rozdawania skinów i jak tylko ten trade ban minie, to jakiegoś streama postaram się w jakiś weekendzik odpalić na chillku, porozdajemy sobie skiny, jak to było za starych właśnie dobrych czasów. Ej kurde, co się dzieje? Myślę, że stówka już spokojnie przeleciała. A jak robiłem opening 60 to tych kapsuł na kanale będziecie mieć, to nic nie trafiłem. A potem jak zrobiłem 100, to jedną trafiłem złotą. A tak jak mówię, wczoraj sobie zrobiłem właśnie opening, dopóki złota nie poleci, nie? No i myślę, że to będzie max 100 tych pojemników i wtedy złotą dostanę. A tu się pomyliłem i musiało minąć lekko ponad... no 300-400 kapsuł mi się wydaje, żeby dostać właśnie jakąś złotą naklejkę, więc ja oczywiście mam nadzieję, że jakiś Ken Esik poleci. Aczkolwiek no szansa jest na to naprawdę bardzo minimalna, póki co ani jednej złotej naklejki nie dostaliśmy. Będziemy musieli potem jeszcze przejść na moje drugie konto, żeby właśnie otworzyć pozostałe 500 kapsuł. Ale w ogóle się zdziwiłem, że jest jakieś ograniczenie, jeżeli chodzi o właśnie ilość przedmiotów w ekwipunku, bo w sumie z jednej strony słabo trochę. No z jednej strony słabo po prostu, nie ma tutaj drugiej strony, jest po prostu słabo. Nie rozumiem tego ograniczenia. Może to jakiś, może to coś miało na celu, nie wiem, aczkolwiek ja tego nie rozumiem. Nie, dobra, no halo, dalej złote nie poleciało? Ogólnie chyba to przyspieszę sobie ten opening. Albo, nie wiem, zobaczę jeszcze, bo film na pewno będzie trwał ponad godzinę, tego jestem pewien. Ale zobaczymy jak to zrobić, czy lekko przyspieszę może, czy nie wiem, zostawię tak, bo jednak w miarę szybko idą to otwieranie tych kapsuł. Bo normalnie jakbym otwierać, to sobie powiedziałem, że średnio 8-10 sekund na otwarcie pojemnika potrzebuję z tą animacją i tak dalej, nie? I to by mi wyszło, że koło 3 godzin by mi się film nagrywał, nie? W sensie 3 godziny bym nagrywał film. A tak to ten ziomek otwierał właśnie tą samą metodą co ja i zajęło mu to niecałą godzinę, więc no to jest duża różnica, zwłaszcza że na pewno niewiele osób będzie chciało nawet te pierwsze 20 minut oglądać tego openingu. Póki co dalej bez złotej naklejki. Ja bym kogoś chciał trafić, jeżeli chodzi o te złote z tej górnej półki, wiecie o co chodzi. Kogoś z Astralis, bo te z Astralis jednak trzymają na cenie. MIBR może również jakieś fajne, może jakiś Simple. Lukasi ma fajną złotą naklejkę. Tak się. Lukas, nie wiem jaki on ma nick. Ale ma fajną złotą naklejkę. Oczywiście wszystkie te złote naklejki będę trzymał, nie? Również te inne, bo nie widzę po prostu tego, żeby 1000 naklejek na rynek wystawiać, nie? A po prostu tego nie widzę. Za dużo roboty byłoby z tym. Ej, to jest hit, naprawdę, ile... Oj, to jest hit, ile my już tego otworzyliśmy. A że nie dostaliśmy jeszcze ani złotej, ani jednej złotej naklejki. Szok. Dobrze w sumie, że to kupowałem tak na zmianę, nie? W sensie, no widzieliście,
40 naklejek jednym takim kliknięciem, nie? W sensie biorę 20 legend, 20 pretendentów, w sumie mam 40, to jest jeden zakup, nie? Przez właśnie Steama. W ogóle długo strasznie ta promocja trwa, nie wiem czemu. I właśnie dzięki temu tak fajnie mam przetasowane, że wiecie, nie otwieram na okrągło legend, czy na przykład pretendentów, tylko fajnie to jest na zmianę, nie? Patrzcie, tu na przykład pretendentów mam, a wyżej już mam legendy, nie? Ej, bo on trafił naprawdę dużo tych złotych naklejek. On, nie wiem, no ponad 5 przynajmniej, tak mi się wydaje bynajmniej. Nie chcę być gorszy od tego ziomka, zwłaszcza, że nie, to jest chyba rekord, jeżeli chodzi o pojemniki z Berlina. Bo z Berlina, no na pewno, już tyle tych openingów nie ma co kiedyś. Aczkolwiek nie wiem, jaki jest rekord, rekord YouTube'a ogólnie, jeżeli chodzi właśnie o otwieranie pojemników dowolnego Majora. Bo wątpię, że jacyś więksi youtuberzy nie byliby skłonni wydać na przykład 200-300 dolarów na taki opening, nie? No nawet 500. Co to jest dla nich 1000 zł, nie? Kenny złoty przeleciał, ja widziałem go. Ej, no co jest, halo? Jak w ogóle otwieram te 400 skrzynek, to taki załamany byłem, że tyle czasu potrzebowałem na dropnięcie naklejek. Ale tak jak mówię, jak jeden zakup, czyli 20 naklejek tych, 20 tych, to właśnie to był ostatni zakup, bo chyba mi kasy już brakło? Nie, nie brakło mi kasy, ale to był ostatni zakup. I właśnie wtedy poleciały w tych 40. Pod koniec tak mniej więcej poleciał właśnie Alexi B i Stevie 2K złoci. Stevie myślę, że też nabierze na cenie, bo aktualnie chyba 70 zł kosztuje. A że Alexi B odszedł z ENS, to mi się wydaje, że też cena może fajnie pójść do góry w niedalekiej przyszłości, aczkolwiek no... No strasznie długo ta promocja jest, nie wiem, czy ktoś się po prostu załączył, zapomniał wyłączyć, czy po prostu jest do chwili, kiedy te żetony stracą na ważności, tamte z Viewer Passa, wiecie? Wiecie które? Te do odebrania suwenirów. One kończą chyba 30 września i właśnie wtedy chyba też się skończy ta promocja. Wszyscy myśleli, że to będzie skończone w ten sam dzień, co był Major skończony, a tu patrzcie no. Dzisiaj mamy 24, chyba 24, 25, coś takiego, nie wiem. Zaraz sprawdzę, czekajcie, żeby nie ten... 24, no mamy 24 dzisiaj. A ta promocja dalej jeszcze jest. Powiedziałem na ostatnim openingu właśnie tych 100 kapsuł, że to jest prawdopodobnie ostatni opening. Tak, już to widzę. To jest prawdopodobnie ostatni opening, bo już pewnie wycofają zaraz te... Wycofają właśnie tą promocję. Ej, czuję się jakbym z 300 już otworzył co najmniej. Ja już widzę, ile to przeleciało tych. A nie mam ani jednej złotej póki co. No kurde no, ziomek przynajmniej 5 otworzył, jestem pewien. Złotych i w tym Kennego S-a, który kosztuje z 8 stówek, nie? O! Mamy złoto! Nice! Pierwsza złota naklejka! Rain! Czekajcie, robię taktycznego test screena na pamiątkę. Ile Rain kosztuje? Zaraz zobaczymy. Ojej, 40 zł, coś takiego. Ajajaj, dobra, no ale myślę, że trzymać będzie warto. Bo te naklejki mogą pójść do góry złote, zwłaszcza, że tyle czasu to promocja była, to myślę, że jak tak z kilka lat podtrzymam to, mogą pójść do góry. Aczkolwiek mamy pierwszą złotą naklejkę, jej! No ale no szkoda, że Rain to była, nie jakiś device. Może Dupree, Zipnex. Magix chyba nie jest tyle wart, nie wiem. Kogoś chyba pominąłem. Nie, czekajcie, Dupree. Dupree, Device, Zipnex, Magisk. Ojej, pominąłem kogoś. Patrz, teraz będę się zastanawiał. Czekajcie, jak będę otwierał legendy, to zobaczę. Kurde, ty, zapomniałem bez kitu. Gdzie mam legendy? Tam mam, dobra. A zobaczę. Dupree, Device, ma... A Glaive! O Glaive zapomniałem, dobra. Glaive też. Myślę, że będzie sporo wart. Ale jedna naklejka na tyle kapsuł to jest stanowczo za mało. No więc tak jak mówię, no wpadajcie na te... Zostawcie tego dzwoneczka, bo jak patrzyłem to z 25 osób mam łączone powiadomienie na moim kanale. A tego dzwoneczka no naprawdę opłaca się zostawić, bo
Teraz będę miał, no, dużo skinów na rozdawanie, no. No 1000 skinów piechotą nie chodzi, nie? Zwłaszcza, że to były skin, to była moja kosa, nie? To były moje rękawiczki, więc jak dostaniecie takiego skina ode mnie, taką naklejkę, to będziecie wiedzieć, że macie gdzieś tam jakiś tam kawałek tej mojej kosy czy tam rękawic, nie? Będziecie mieli świadomość, że to jest po prostu część tych moich rękawic. Byłem naprawdę... Nie powiem, że byłem jakoś tragicznie nastawiony do tego openingu. Nie pamiętam, że byłem jakoś optymistycznie. No byłem trochę sceptycznie nastawiony do tego i... No, zaczyna mi się robić troszkę smutno. Że tyle tych kapsuł otworzyłem, a tylko jedna mi złota poleciała, nie? Bo to jednak jest stanowczo za mało. Może tak powinno być? Nie wiem, no. W sumie, no, czego oczekiwać, nie? Jak... Złota naklejka kosztuje, nie wiem, jakaś najtańsza z 15 zł kosztuje. Kapsuła kosztuje złotówkę, no to na to 30-50 kapsuł, no wypadałoby, żeby taka naklejka, taką naklejkę dostać, nie? Ale ja tych kapsuł czuję się, jakbym otwierał już 400. A dostaliśmy jak na razie tylko złotą, no ale może pod koniec będzie jakiś boom. Ja liczę na tego Kenegoesa dalej. Macie. Zapraszam was oczywiście też do oglądania tych filmów z jak zarobić właśnie, bo tam myślę, że fajne sposoby daję. Sam również z nich będę korzystał. No bo idzie naprawdę fajną kaskę zrobić. Nie są może to jakieś kokosy, ale zawsze coś, nie? Nie szkodzi wam podtrzymać czegoś, nie wiem, z 2 lata, 3, a potem sprzedać to za większą sumę, nie? Zwłaszcza, o, znowu KNS był. Jezus Maria. Zwłaszcza, że popyt na te naklejki, no zawsze gdzieś będzie, nie? Chociaż powiem wam, że te naklejki nie są najładniejsze, jeżeli chodzi o majory. Mi, powiem wam, że najbardziej się podobały naklejki z Atlanty 2017. Jeżeli chodzi o drużynowe oczywiście. Ale w sumie autografy też spoko są. Także nie są to jakieś wybitne te naklejki, ale są spoko. Zresztą to jest takie przełamanie, nie? Bo te złote naklejki to są inne niż te z poprzednich majorów, nie? Zerknijcie sobie, w którymś nawet filmie przedstawiłem różnicę właśnie między tymi poprzednimi złotymi naklejkami, a między tymi z tego majora. I no, różnica jest kolosalna. Na plus chyba mi się wydaje. Chociaż te z Atlanty 2017, no, imo najładniejsze były. Patrzcie, czy tam jakieś fajne naklejki były jeszcze. Może nie, PGL Kraków, to porażka była, to były najgorsze naklejki według mnie, to było nieporozumienie, nie? Ja osobiście nie umiałem dobrać w ogóle żadnej naklejki do jakiegoś skina. Po prostu nie. Major pewnie za pół roku kolejny. No to co, muszę szkować kolejną kosę i rękawicę, nie? Żeby na opening dla was nagrać, żeby pobić znowu rekord. No nie, mówię, nie wiem czy to jest rekord YouTube'a. Nie wiem czy to jest rekord tych naklejek ze Starladera, no ale zawsze fajnie pobić kogoś. Bo 1000 kapsuły, no to jest sporo pitosu, nie? Jeszcze bardzo dużo straci na prowizji. 1000 zł praktycznie mi się gdzieś zapodział. Znaczy, nie, 1800, no, coś takiego. 400 na pewno wydałem na skrzynki. Kupiłem chyba jakieś viewer pasy jeszcze. Albo jeszcze te drużynowe otwieram, to też trochę wydałem. Ale no, z 300 poszły co najmniej na tą prowizję Steama. A 300 to jest fajna kosa już, nie? Ej, to jest pomyłka bez kitu. Co ja najlepszego zrobiłem? Ja taką ładną kosę sprzedałem i rękawiczki. Pasowały idealnie do siebie te rękawiczki i kosa. Dodałem jakiś głupi post. I puf, nie ma. Poleciały ze skrzynkami pieniądze. Z kapsułami. I nie zanosi się na to, żeby to się odkuło, nie? Musiałby przynajmniej jeden KNS polecieć. Jakiś glaive. No bo ten rain za 30 zł. No nie oszukujmy się, że nie zwróci tego.
A jest co, otworzymy sobie jedną normalnie, bo już nie pamiętam tej animacji, muszę się napisać. Kurde no. Liczyłem, że będzie... O kurde, czekajcie. Liczyłem, że będzie to lepiej wyglądać. Albo Simple w sumie, nie? Simple też chyba fajnie kosztuje. Z Astralis pewnie też kosztują coś... A, mówiłem już to. No Astralis, Avangar, myślę, że z Jame tam będzie dużo kosztował. Jest złota! JKS! Nice! Tak mówię o tych złotych i JKS poleciał złoty, dobra. JKS, ile kosztujesz? No patrzcie, ile to było odstępu. Ale naklejka też spoko, JKS-a jest. Ale ile to kosztuje szmordziaty? 30 zł, ajajaj. Ajajaj, czekajcie, jeszcze taktycznie, to jest screenshot na pamiątkę oczywiście. Patrzcie, ile tego było, nie? Odstępu od poprzedniej złotej naklejki. Tylko 2 złote mamy, nie? Dobra, pojemników już mam coraz mniej, więc myślę, że zaraz przesiądziemy się na drugie konto i tam dokończymy otwierać resztę. Ale no ja jednak poluję na tego Kenego S-a. Proszę. Ta naklejka jest naprawdę kosmiczna. Pamiętam, jak powiedziałem na odcinku, że ktoś, kto obliczy, ile razy przeleciała mnie złota naklejka, dostanie naklejki jakieś. No i o dziwo, paru osobom się to udało, nie wiem. Dużo też osób pewnie spisywało z wcześniejszych osób. Ja tam chyba 2 wysłałem, bo 2 były takie fajne komentarze. Jeden, że ktoś nawet film zrobił. Miał czas, żeby po prostu powycinać wszystko, nie? Więc tej osobie dałem i druga osoba wypisała minuty. Więc te 2 osoby dostały ode mnie. I chyba jeszcze jedna, mi się wydaje. Więc ja jak najbardziej szanuję takie coś, nie? Że poświęcacie swój czas, żeby jakoś ten kanał rozwijać i brać w tym udział. W tym rozwoju kanału. Kurde, myślałem, że ten opening będzie w miarę cichy jakiś. A ja tutaj praktycznie cały czas mam jakieś tematy do pogadania, nie? Oj, nie widziałem, co poleciało. Aż muszę zobaczyć, bo jak będzie złota, to będzie hit. Nie, niemożliwe. No, dupli właśnie. Dobra, gdzie są te kapsuły? Tu są. No, znowu nie widziałem. No muszę ten... No nic ciekawego. Dobra, lecimy dalej, nie? O Boże, taka ładna kosa. Takie ładne rękawiczki. Znowu złota przeleciała. No, niemniej jednak tutaj już chyba nie policzycie, ile złotych przeleciało, nie? Tak mi się wydaje. Albo ile było skrzynek odstępu między złotymi. Chociaż nie, no to jeszcze jest... Kurde, to jeszcze jest wykonalne, ale to ile złota naklejka przeleciała, no to już raczej nie. Bo po prostu animacja no nie jest do końca, nie? Aczkolwiek, jakby się uprzeć, to nawet tutaj byście w stanie to wyliczyć, ale no mówię, to są ułamki sekundy. Mój znajomy ogólnie powiedział, napisał mi, że trafię 4 złote naklejki. No na razie jesteśmy w połowie. Ale mam nadzieję, że na tym koncie jeszcze coś poleci. W sumie na moim drugim koncie tam jakoś niesamowicie dużo tych skrzynek nie otwierałem, nie? Więc może tam poleci coś lepszego niż tu. Ja jednak no naprawdę na tego Kenego S-a liczę. O Jezu, patrzcie ile tu zostało. 5 stóp wydane zaraz będzie. A tylko 2 złote naklejki za łączną sumę 70-80 zł. To jest naprawdę coś niesamowitego. Swoją drogą mam nadzieję, że fajne wyświetlenia zrobi ten film. No bo jednak rekord pobity, tamten ziomek miał 5000 subów. Więc jak będzie filmik dobrze pozycjonowany, jak ludzie zobaczą, że faktycznie otworzyłem 1000 pojemników, no to faktycznie to ten. Dobra, ostatnie już kapsuły na tym koncie.
Ej, słuchajcie, bo ogólnie mój brat teraz przyszedł do mnie. Więc to, co słyszeliście teraz, to był mój brat. I powiedział, że otworzył jedną skrzyneczkę i wypadła złota naklejka Neo. Więc no, tutaj wszystkie skrzynki otworzone, tylko dwie złote naklejki trafione. No i co, my teraz przechodzimy już na drugie konto, idziemy otwierać tam. Dobra, więc znajdujemy się już tutaj na drugim koncie, tak jak mówiłem. No, mój brat sobie otworzył parę kapsuł i trafił właśnie złotą naklejkę Neo. Więc no, sorry, że nie będzie to pokazane. No, aczkolwiek no, wiecie jak to jest. Dobra, lecimy dalej, kolejne 500 kapsuł przed nami. 450 chyba, coś takiego. Więc 3 złote naklejki poleciały. Łączna jej wartość, jakieś 150 zł. 150, a 1000 to jednak jest. No to jednak jest różnica. Dobra, wiecie co, niech ta animacja sobie leci. Ja muszę się napić jeszcze czegoś, nie? KNS. Ale szkoda, że nie złoty, nie? Dobra, ten Neo będzie cały czas tutaj przy nas. Będzie nam przynosił szczęście. Oj. Coś niesamowitego naprawdę. Czy tam był złoty kod Zero? Szczerze myślałem, że naprawdę będzie jakiś fajny boom, że jakiś poleci kenesik, czy ktoś warty, powiedzmy, powyżej tej stówy, nie? Ale nie zanosi się, żeby taki boom było.
Jest złoto! Co to jest? Gratisfaction! Dobra. Ile kosztuje Gratisfaction? Bo jego złota naklejka od dziwo. Nie złota, tylko... O Jezus. 18. Dobra, wiesz co? Jak teraz poleciała złota, to ja bym proponował zrobić coś takiego jeszcze, nie? Wynagrodzić to wam jeszcze tego Neo, który nie ten, nie był pokazany na openingu, ale dobra, 4 złote naklejki. Nie chcę, żeby mój znajomy miał rację i żeby to były tylko te 4 naklejki z tego openingu. No bo to dalej jest jednak jakieś 150 zł może, nie? Przydałoby się jakiś boom, jeden kenesik i myślę, że zwróciłby nam opening już. Znaczy to zwróciłoby tylko 1000, a no tak, w sumie ta. Czyli by mi kosę zwrócił, powiedzmy. Nie całą, ale... Może w przyszłości jakby podrożał jeszcze. No być może by zwrócił. Właśnie sobie uświadomiłem, że serio jakby miał otwierać tak normalnie i na animację, i na otworzenie zajęłoby to zajmować 10 sekund. To ten film naprawdę by z 3 godziny miał co najmniej. Tak to mam nadzieję, że w godzince się zmieścimy. Mam nadzieję, że mi dysk, miejsca na dysku nie braknie. Będzie przypał. Cztery naklejki na 1000. Jeszcze by się przydało jest dwie. Jedna jakiś boom. A jak na razie nie trafię naklejki warty więcej niż 70 zł. I to był Stewie. Stewie kosztuje chyba 70 teraz. W sumie już zapomniałem, jakie w tym openingu trafię, bo może być tak, że będzie warta więcej jakaś. I mamy złoto! Co to jest? Błagam. Zajął! Kurde! Ile naklejka zajął kosztuje? 200 zł! Mamy zajął! Nice! 221 zł dochodziło przed promocją do 800! O Jezus! Dobra, widzimy się tu po komplikacjach małych, ale mamy zajął! Naklejka kosztowała 850 zł przed promocją! Teraz 200 kosztuje! Dobra, nice! Lecimy, dobra! Mamy już z jakieś 350 zł. Jeszcze by się jedno boom przydał. Jeden, jedyny Kenny S, który zwróci nam cały opening. No powiem wam. Niesamowite rzeczy się dzieją tutaj teraz. Ale na odcinku tym mówiłem chyba, że coś tam, no zajęło, może tyle kosztować. Zajęło, Simple, graczy Astralis również. Jeszcze tak patrzyłem kątem oka, kto to jest, nie? Bo wiecie, jak tak się skipuje, no to nie widzicie, kto to jest, nie? No to jeszcze z jedna, dwie. Jeden kenesik. No chociaż na chwilę ten uśmiech mi się na mojej twarzy pojawił, nie? I ten green screen też się w odpowiednim momencie, można powiedzieć, przewrócił. Boże, ale jakby była normalna animacja i zobaczyłbym zajął, to ja bym nazwał padł bez kitu. Dobra, niech leci animacja, ja muszę napić wody. Wody. Bumicz, dobra. No, złoto przeleciała. Kurde, ale ten ziomek dalej trafił więcej ode mnie. My mamy 5. Ale on myślę, że 8 chyba miał, coś takiego. Nawet bym sprawdził w sumie. Uch, oj. Dobra, wiesz co? Niech to żydełko kręci się teraz. A ja sprawdzę, ile on miał. Ile on miał złotych naklejek. Oj. Dobra, ja sprawdzę tutaj. On miał złotych naklejek. Już wam mówię. Oj, on miał wiele więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, 13 złotych naklejek na 1000 kapsuł. I w tym KNS.
No to my musimy go pobić. Nie może być tak, że gorsi jesteśmy, nie? My mamy 5, on ma 13. Ej, co jest? Halo, co się dzieje tutaj? Coś mi się chyba kapsuły psują. Że mi się ten nie pokazuje. Nie pokazuje mi się, kurczę, wiecie co? Jakbym normalnie spróbował ten i potem bym z powrotem. No to jest jednak różnica 13 a 5. No lekka to różnica jest, no musicie przyznać. Kurde, znowu mi się zepsuło się coś. Czekajcie, zrobię szybki restart CS-a i zaraz do was wracam. Dobra, więc ja już tutaj wracam oczywiście. No i już się wszystko naprawiło, już wszystko do normy wróciło. No i lecimy dalej. Mam nadzieję, że ten film zrobi podobne wyświetlenia co do jak ten właśnie ziomek, co otworzył 1000, bo jednak rekord jego pobiłem. Nie, czy to był rekord ogólnie. Już powtarzam to wiele razy. Jest kolejna złota! Kto to? Dobra, mamy 6. Forest! Forest też może być coś wart. No, Forest, pokaż kotku, ile jesteś wart? Stówka! Forest! A dlaczego on tyle kosztuje? Halo, dobra, mamy 6. Mamy 6 i łączna wartość to jest jakieś 500 zł. Jeden Kenny jest, tak jak powiedziałem, zwraca nam jeszcze tutaj cały opening. Więc dalej polujemy na Kennego. Jeszcze jak te naklejki podtrzymam z parę lat, to mogą nabrać naprawdę ładnej sumki. Ale będziecie mieli skinów na rozdawanie, co? Jak ja chyba roczny stream będę mógł zrobić. Dobra, jest dobrze. No to no nie jest dobrze, bo dalej jesteśmy na minus. Jakieś 1500 zł, biorąc pod uwagę jeszcze tamto, co wszystko ten. A, jeszcze mówiłem o tym ziomku. On ma, jak on się nazywa? Fano. On ma 5000 subskrypcji. Film ma 20 tysięcy wyświetleń ponad. Więc mam nadzieję, że chociaż się zbliżmy do tego. Ale no to też wiadomo, nie? Bo to jest anglojęzyczny kanał jednak. A ja no to wiecie, no. Polak, patriota, że tak powiem. Ale może jest szansa. Jak podpromuję ten film jeszcze przez kampanię na YouTubie. Ja kupię sobie kampanię na film. Wyznaczę cały świat. I może ludzie z zagranicy będą wchodzić po prostu zobaczyć, będą ciekawi dropów moich. W sumie ja bym moich dropów nie był ciekaw. Ale mówię, jak ten Fano otwierał tego Simple, to miałem taki ból tylnej części ciała, że to jest naprawdę niesamowite. Ile tych złotych naklejek jeszcze? No trochę jest. Tutaj na tych koncie skinów nie ma żadnych. Więc jakby jeszcze... Czekajcie, ile mamy? 6 mamy. No to jeszcze tak 6. Nie no, żartuję oczywiście. Ale dobra, do porównania do tego ziomka, połowę mniej naklejek, na tyle samo kapsuł, nawet dwie więcej. No to jest jednak coś nie tak. To trzeba mieć farta, nie? Albo żeby z 2 złote pod rząd trafić, nie? No ale no cóż, no tak w życiu bywa. Raz pęka serce, raz możecie dogonić sobie tam, jak to jest na końcówkę wierszyka. Dobra, lecimy dalej do otwierania. No, złote przeleciała. Ja liczę na, jeszcze na kogoś z Astralis, chociażby. Astralis, Mibr ewentualnie. Tako złoty ma fajną bardzo naklejkę. Liquid, tam nie ma jakiejś miary... Nie ma jakiegoś drogich tam naklejek. Taki bardzo, ale no Astralis, ewentualnie James, Simple. James, Simple, KNS, Astralis. Czekajcie, kto tu jeszcze jest jakiś fajny? Get Right może być coś wart, bo są jakieś ten, że może odejść. Elish może. Lias myślę, że też coś może być wart. Zeus też, bo kończy karierę. Oczywiście Simple, tak jak mówię, Tako. Lukasi też ma ładną tą naklejkę. No i Astralis cały, nie? A bo czym jeszcze znajdziesz naklejki? Zapomniałem, no tak.
No tak, przecież oni w legendach byli. Jeszcze żałuję tam tego Pikema, że nie dałem 0-3 jednak. Dream Eaters jak każdy normalny człowiek. Teoretycznie szansa na 6 naklejek jest. Ale praktycznie no to widzicie jak to wygląda. Jest złoto! Co to jest? Uwaga, uwaga, chwila prawdy. Adren. Adren z 20-30, coś takiego, chociaż finalista. 20. Nie wpłynęło na to niestety, że finalista. Ale 7 naklejek już mamy. Więc jeszcze jakby poleciało 6. Byłoby fajnie. Gdyby dogonić tego ziomka, nie? Gdyby nie ono, że gorsi jesteśmy, nie? Chociaż może się w sumie tak sprowadzić do tego, że ta ilość złotych naklejek będzie podobna. No ale no na proficie jest no zdecydowanie on trafiając z tego KNS-a, nie? Nie pamiętam jak on jeszcze tam trafił, ale no ten KNS zapadł mi w pamięć, zwłaszcza że ta naklejka jest naprawdę najlepszą naklejką jaka po prostu jest. Dla snajperów idealna. Jest złoto, co to jest? Błagam, coś dobrego. 8 złota naklejka. Magisk! Zastralis! Ile? Proszę, kilka stów. 40. Dobra, 8 złotych jest. No tak jak mówiłem właśnie, że Magisk to jest ta naklejka Zastralis, która będzie zdecydowanie najmniej warta. Jakby był Zipnex albo Glaive. Ewentualnie Dupri albo właśnie Glaive. Powiedziałem Glaive'a czy nie? Nie wiem, nie pamiętam. Czekajcie, Zipnex, Dupri, Glaive, Device, to są właśnie, no Device myślę, że najwięcej. 8 złotych naklejek mamy. On miał 12 mówiłem? 12 czy 13? Nie wiem czemu ja zawsze jestem tam gdzie przegrywają. Nie lubię przegrywać. Ciekawe ile ten film już będzie trwał. Jeszcze chciałem sobie w FIFA pograć, nie? Zapraszam na drugi kanał oczywiście do FIFA. Bo jednak już mam tą edycję Ultimate. To ten gra w FIFA to wie. W ogóle nie zastopowałem chyba ani razu w tym momencie właśnie jak złotą naklejkę trafiałem. Wszystko pomijamy jak leci. No to w sumie myślę, że 500 zł będzie z tych złotych. Ej, ale w sumie nie. Zostało już naprawdę mało. 30, 40 może. Zbliżamy się już no do końca no. Jeszcze jedna. Ale ten zajebu, powiem wam, że mnie zaskoczył. Ale może mnie również zaskoczyć jeszcze tutaj jakaś złota, może na koniec? No jeszcze jedna. Come on, Valve. Wujek Gaben, daj coś. Podziel się. Dziąkowi dałeś Kenego. Wiesz co, w sumie jak spojrzałem, że te 1000 kapsu to... kupuję te 1000 kapsu, to pomyślałem, że szansa na tego Kenesa. Że ten Kenny jest w zasięgu. Ale no nie jest w zasięgu Kenny. Nie jest w zasięgu Kenny. No i co? Pieniądze poszły z błotem. O dziwo jesteśmy stratni 500 zł jakoś, myślę. A jeszcze przecież są te naklejki niebieskie, nie? I fioletowe, które jednak... No chcąc, nie chcąc, niektóre też są trochę warte.
Dobra, więc co, i to ostatnio otwieram normalnie teraz, bo zostało już. To są ostatnie już. Są ostatnie z 1000 naklejek. Pieniądze poszły z błotem. 1000 zł na ten opening zostało wydane. Aha, bo to same legendy chyba zostały. Ej, bez kitu. Oczopląsu będę dostał, jakbym miał to otwierać tak. No ale przynajmniej się. No, otwieranie za wszystkie czasy chyba, nie? Ale najgorsze jest to, że zostałem bez kosy. I rękawiczek. Więc nie wiem, Major następny za jakiś pół roku myślę, więc. No może się dać znać, czy chcecie więcej takich. Ale już na pewno nie 1000, nie. Po prostu nie. 500, no może. Ale 1000 już nie. 1000 nie. Dobra, no i co? Dwa ostatnie pojemniki. No i co? Ostatni pojemnik. No i lecimy, nie? Elish, nie, Fallen. Wiecie co? Ile ja to nagrywam? Czy ja miałem włączony stoper? Nie, nie miałem. Patrzcie, chciałem zobaczyć, ile się to nagrywało. Dobra, więc. No co, to było na tyle. 500 zł jakoś na minus, mi się wydaje. Oczywiście plus 800 za rękawiczki, które nie mam pojęcia, gdzie się podziały oczywiście, w sensie kasa z nich. No i co, nie róbcie tego, co ja może rekord mam? Nie jestem pewien, bynajmniej co do tego rekordu, może on jest, może go nie ma, ale pieniądze zostały stracone. No i co, tym optymistycznym, powiedzmy, akcentem kończymy ten opening. Przypominam, zostawiacie trade linki, ustawiacie dzwoneczek. Oczywiście, żeby te powiadomienia do was docierały o streamach, bo no trochę tych teraz naklejek na rozdawanie mam. No, nie oszukujmy się, nie będę każdej wystawiał na rynek. Tylko po prostu rozdam wam, nie? No i co, ja się z wami żegnam. Do następnych odcinków. Mam nadzieję, że nie taki już. Trzymajcie się i piona.